Halo, halo, siemanko, z tej strony Czekolad, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was razem z Genoli! Dzień dobry, witam ze mną. No i witamy was w kolejnym i już ostatnim odcinku z naszej miniserii z ogrodem. No bo słuchaj, Genoli, czy ty masz może jakieś nowe rzeczy, uzbierałaś? Bo ja siedziałem dwa dni prawie i zbierałem polen. W ogóle, poczekaj, chodź, pokażę. Bo zrobiłem nowy zupełnie ogród, a raczej takie mini ogrody, na przykład tutaj przed naszym tym wielkim domkiem. Znaczy wiesz co, ja widziałam, o, to jest jeszcze polen do zdobycia, chyba gdzieś tutaj widziałam. Bardzo ładnie to wygląda, szczególnie tutaj przy pomniku zrobiłeś takie róże, które są naprawdę pięknie. Aha, wyglądają. Bo ogólnie, przede wszystkim, dla tych, którzy nie wiedzieli, przeczytałem w komentarzu, ktoś bardzo fajnie napisał, że możemy za pomocą nożyc zrobić tutaj takie coś, taką ziemię i potem tą ziemię przekopać łopatką i możemy sobie posadzić na tym kwiatki. Więc to zrobiłem. No ale dobra, słuchaj. Mam prawie 3 staki kamienia, mam prawie 2 staki drewna. Czekaj, ale to jest ten kamień, wyciągnąłeś tam z portalu, którego byliśmy? No tyle miałem, jeśli chodzi o poprzedni odcinek. Okej. A przy tym jeszcze drewno, kamień, to jest ten za portalu i mam raz, dwa, prawie 3 staki polenu. A ja mam tylko 31. O, tutaj będziemy mieli całe 3 staki prawie. A serio? Całe 3? Tak, 3 staki i 10. No to słuchaj, czekaj, czy my potrzebowaliśmy 3 staki, czy potrzebowaliśmy 100... Kurczę, brakuje nam jeszcze odrobinkę do kopalni. Poczekaj, chodź zobaczymy. Tam było 256, czy było 128 do potrzebne? Na pewno 200, bo pamiętam, że to jest chyba największa liczba w ogóle polenów, które potrzebujemy, wiesz, ogólnie. Okej. Okay. Tylko bardzo mnie... A może to zróbmy? A nie masz w ogóle 188... 128 kamienia? Mam, nie mam sznurka do... Ja mam sznurek, o, tutaj sznurek. Klik. Uwaga. A zobacz, to jest level drugi. Okej. Okay, chwila, to ale będzie... w takim razie level pierwszy... Aha, to jest level pierwszy, takie zniszczone. Aha, w porządku, okej. Okay. To można robić wyższe level. Wow! Okej, okay, to ja idę pierwsza. Zobacz. Co? Tutaj trzeba będzie jeszcze level trzeci. Co? Żeby móc... Ale my w życiu nie znajdziemy tyle kamienia. Wiesz co, nie mam pojęcia skąd ten... Aha. To się naszliśmy. Wow, ale super. Ja no myślałem, to... że ta wieża będzie jakaś dużo ładniejsza. Wiesz co... Powiem ci tak, kurczę, wyrzuciliśmy już cały kamień, który mieliśmy. Nie no, mamy jeszcze, mam 53 kamienia. No ale to nie jest 200 ileś tam, którego potrzeby jest na trzeci level, to jest totalnie bez sensu. Ja nie wiem, skąd to można brać, to się jakoś powinno dostawać chyba skądś, czy wydaje mi się, wiem. Że to się powinno, wiesz, po prostu, no, natura powinna dalej tworzyć kamienie, ale jakbyśmy się tylko dowiedzieli, co tutaj jest za tą ścianą, to może tam jest jakieś coś z kamieniem. 256, ile my mamy? Mamy... 196. To jeszcze trochę. Jeszcze 60. No jeszcze trochę, ale wiesz co, boję się, że jak przejdziemy tam, to nie wiem, mam nadzieję, że tam będą jakiś kamień. A co z tymi tymi? Z tym no czymś? Nic, po prostu to jest tak jak jest. Dobra, chodź, idziemy, musimy troszeczkę kwiatków posadzić jeszcze. Okej, okay, Genali, mamy to. Mamy 4 staki i 4. Okay. Czyli mamy 4 poleny w zapasie. Chodź, idziemy odblokować tą jaskinię. Zobaczymy, co tam wiesz jest. Wiesz co, ale ja się boję, że to będzie coś takiego... No nie takiego, jak oczekujemy, prawda? Bo w sensie, że się zawiedziemy. Tak. Tak, boję się, że to będzie po prostu nie tak fajne, jak myślimy. Poza tym to jest najdroższe odblokowanie, które jest na całej mapce. Więc ono naprawdę musi być jakiś hiper ekstra, nie wiem. Muszą mieć coś, no musi tu coś być takiego specjalnego. No przecież... A co jeżeli po prostu, nie wiem, tutaj wy odblokujemy to i tyle. Oby nie, proszę, processing, o! Dajcie nam kamień, dajcie nam kamień! Ale to powoli zabiera mi ten, zabiera dajcie mi bardzo kamień. Powoli kamień. Polen. Nam potrzebny jest kamień? Spokojnie, spokojnie, uwaga! Kamień? I complete! Kamień? I co tu jest? Mówiłam ci, że tutaj nic nie! Tu coś jest! Arcane Hollow. Co? Czy to jest jakaś... Transmutation Station? Co?
My tu się alchemii będziemy uczyć? Możemy zrobić... Co? Za 4 poleny jest 4 kamienia. Za 3 poleny jest 6 drewna. Za 4 sznurka, znaczy za 4 polena jest 4 sznurka. Metal nugget kosztuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polenów. Wow, czekle, tu jest jeszcze dream jakiś potion. Co to jest ten Luminous dream potion? Luminous truffle. Tak, mamy to. A... Mam 4, masz więcej polena? Nie, oddałam ci wszystko. Musimy to zrobić, to jest, słuchaj, to... Ale czym to jest, czekaj, czy dream potion tutaj nas przeniesie do jakiegoś tajemniczego, sennego wymiaru, czy coś takiego? No to słuchaj, potrzebujemy 4 polena i się zaraz o tym dowiemy. Nie 4, więcej, tam było, ta trufla ma być obkręcona tak, z każdej strony. Czyli 8. A ty powiedziałeś 4. No, albo 4 już mam. Okej, knowledge. Więc idziemy zobaczyć. Ale się nabiegamy w tym odcinku. Genali? Słucham. Proszę się nie chować. A zauważyłeś mnie? Proszę się nie chować w krzakach ciemnych. Musimy zobaczyć, o co chodzi z tym Dream Potion. A wiesz co, ja ci mówię, że ono przeniesie nas jakiś tajemny inny wymiar. Absolutnie, 100% jestem tego pewna. Szczerze, to ja bym się cieszył. Poczekaj, jakby... ale mamy tylko jeden Dream Potion, a jest to oboje. Kto to robi? Ty to robisz, ja prawda? Ja trzymam kamerę, więc... No dobra, no to w takim razie jak będą próbować się, nie wiem, pobić jakieś dziwne, mistyczne kreatury, to ja też będę je bić. Uwaga, Luminous Truffle. Pamiętaj, że mam tylko jedną Luminous Truffle, więc lepiej na nią uważaj. Okej. Okay. Ej, mamy 4 Dream Potion z tego. 4? Tak. A... Proszę bardzo, pyk, pyk. To siup? No to siup. To na 3, 2, 1? To... A tego się nie pije. Wpiłaś? Nie. Durururu. Co się z tym robi? No nie no! Do czego to służy? A ja mam chyba pomysł. Czy to jest może na przykład takie sprawienie, że roślinka od razu urośnie? Właśnie, czy urośnie? To jest bone meal dla roślinek? Chodź, zobaczymy. Wiesz co, ale ja jestem... Ja ci mówiłam, że coś jest nie tak. Znaczy, okej, alchemia całkiem spoko. Ten jakiś taki dziwny stół do robienia różnych rzeczy też spoko, ale... No ten Dream Potion bardzo mnie zawiódł. No to słuchaj. To teraz słuchaj. Uwaga, wielki eksperyment z żółtym kwiatkiem. Uwaga. Wow. Do czego służy ten Dream Potion? Nie wiem. Możemy może bić nimi posągi, albo to są takie, wiesz, bomby... No może rzeczywiście posągi. A, to był żart. Czy mieliśmy gdzieś tutaj posąg do postawienia? Ja mam. A nie, na posągi też nie działa. Ale to ten taki posąg już stoi, a na te posągi, których jeszcze nie ma? Myślisz? Ale dlaczego miałby to działać? Dlaczego jakiś taki dziwna esencja miałaby stworzyć, kurczę, nie wiem, kamień jako człowiek? Nie wiem, no do czegoś to służy. Hej, ja jestem niesamowicie rozczarowana. Co to ma być? Czekaj, gdzieś tutaj był chyba jakiś ukryty? Nie. Gdzieś tu były takie posążki. Dobra, wiesz co, chodź spać. Wypiłem to! Co? Wypiłem to! Nie wiem czemu, nie wiem jak. Przetrzymałem. Ale ty... Tobie życie ucieka. No właśnie nie ucieka, mam jakieś takie dziwne światełka. What? Czy co ty widzisz teraz? Jakieś kuleczki takie dookoła mnie. A czy te kuleczki gdzieś prowadzą? Nie idź do światła, nie idź... Nie, ja zostawiam ze sobą te kuleczki. A wiesz co, no u mnie nie zostawiasz taki, ze sobą kuleczek. Taki pyłek, tylko nie wiem co to robi, czy to tylko, regeneruje życie? Nie wiem, u mnie stracisz życie i cały czas jakby ktoś cię bił, wiesz? Wiesz co, to chyba jest do regeneracji życia albo do... No jak do regeneracji życia, jak u mnie tak właśnie do życia ci ucieka? Nie wiem, naprawdę, poczekaj. Czy jak ja to podlewam, to jak coś robię z tym? Jak... A dostałeś jakiś efekt? Dostałem, ale taki jakby... Nie... Poczekaj, to ja spróbuję. Dobra, spróbuj. Ale musisz trzymaj. Nie działa. Okej, mam! Nawet 2 wypiłam przez przypadek. Okej? No dobra, migasz na czerwono tylko, więc... I jest taka muzyka! Tu, 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 tu. A to ja bez słuchawek dzisiaj jestem, więc nie. Nie widziałem tego. Wiesz co, to jest chyba po prostu.
A to są chyba substancje psychoaktywne. O, no to nie. Ale słuchaj, w takim razie brakuje nam troszeczkę rzeczy, żeby tutaj porozbudowywać wszystko. Mam pomysł. A wiesz co, to może poczekaj sekundę, bo ja na razie tutaj ledwo żyję. Okej, to ledwo żyjąc, słuchaj. Ja teraz się przełączę na game moda creative. Aha. Weźmiemy sobie tyle tylko kamienia i wszystkiego, ile potrzebujemy i ulepszymy cały ogród. Aha. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co to na to? Wiesz co, mi to jest niedobrze. Chcesz wiaderko? Masz do konewki, masz. Nie, dzięki, wiesz. O, dobra, skończyło się. Możemy iść. Dobra, to teraz tak, ja ci będę tutaj dawał rzeczy. Aha. Rok, uwaga, bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Wystarczy. Drewno to jest log. Log, uwaga. Dałeś mi tyle tych kamieni, że prawie nie mogę ich tutaj utrzymać w kieszeni. Bum. Sznurek to jest twine. Bum, bum, bum. Możesz zostawić kilka mija, to sobie potem Iron wezmę. Nuggety również weź. I iron nugget? To było... Iron... Jak to się nazywało? Metal nugget. Metal, no właśnie. Uwaga, pyk, 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 pyk. Okej, okay, chodźmy już, bo... Pyk i poczekaj... Aha, polenów nie potrzebujemy więcej, nie? Chodźmy, bo mam chyba tylko jedną rzecz do ulepszenia, prawda? Już. To jest nasza ostatnia rzecz do ulepszenia, czy... Wydaje mi się, że jeszcze coś zostało. Zaraz zobaczymy, bo jeszcze chyba domek jest do ulepszenia, czy nie? Nie, domek jest już na ostatnim. Tak? Mhm. No to zaraz zobaczymy. To ja naciskam. Uwaga, proszę bardzo. Come on. To ci zabiera rzeczy. Tak, tak bardzo właśnie powoli. Mi zabrało. Okej, i dostałam kolejne książki. Chwila, Forgotten Bell. Wiesz, że dostajesz tutaj szybkość, jak wchodzisz na schody? Wiem, w ogóle chyba dostajesz szybkość od tego dzwona, co? Którego nic nie ma. Nie ma. Wow! Ale super! Po prostu... Chyba wiesz co, ta mapka zaskoczyła nas tyle razy, że teraz to już jesteśmy takie, whatever, cokolwiek. Dobra, czy w jaskini coś było? Chyba nie, prawda? Hej, tu była jakaś rebelia! Co? Serio, i ta wieża miała chyba służyć do właśnie patrzenia, czy wrogowie nie nacierają. Okej, chodź zobaczymy, czy jest coś do ulepszenia w tym domku naszym, w tej willi. A wiesz co? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że ta biblioteka, którą zrobiliśmy, to już jest końcówka. Bo tu na środku nie ma nic do ulepszenia więcej? Na pewno nie, tak mi się wydaje. Jedyne, co możemy zrobić, to po prostu robić te takie, wiesz, mebelki i tego typu rzeczy. Okej, bo tutaj nic nie ma. No dobra, wiesz co? Generalnie tutaj tak teraz chodzę i patrzę, tu chyba naprawdę już nic nie ma do ulepszenia. No po prostu zrobiliśmy to miejsce jak najlepszym, jak może mogliśmy, być. Mogliśmy sobie darować w takim razie to nasze cheatowanie teraz pod koniec. Dało się to uzbierać, ale już szczerze, zrobiliśmy już na tej mapce wszystko, więc myślę, że wystarczy. Niestety! Czy będzie kiedykolwiek mapka, która będzie wspanialsza niż to? Słuchajcie, będą mapki wspanialsze niż ta, ponieważ jak wyjdzie Minecraft 1.17, to tak, tylko teraz mówię tak z perspektywy mnie informatyka, Minecraft 1.17 dodaje bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy, które można dodawać do mapek. To znaczy, można dodawać własne właśnie itemki, własne bajery i to będzie naprawdę coś świetnego, ponieważ ta mapka to jest właśnie zapowiedź tego, co będzie można robić. Więc, moi drodzy, ja się nie mogę doczekać kolejnych mapek, jakie będą dostępne w Minecrafcie, a ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądaliście, taki trochę krótki odcinek, ale zrobiliśmy wszystko, co trzeba było. Do zobaczenia, moi drodzy, i cześć!